Będzie to informacja dla opinii publicznej. Ja pozwolę sobie usiąść, jeżeli Państwo pozwolicie. Będzie to wygodniej dla nas wszystkich, może lepiej widoczne. Szanowni Państwo, w związku z zapytaniami, jakie kierowane są przez dziennikarzy do Prawa i Sprawiedliwości z Duńskiej Woli, z przykrością chciałbym potwierdzić, że we wrześniu bieżącego roku złożony został na ręce przewodniczącego podpisany przez Wojciecha Rejpika, starostę duńskowolskiego, wniosek o przyjęcie w poczet członków Prawa i Sprawiedliwości. We wniosku w rubryce uprzednia i obecna przynależność do innych organizacji i partii pan Wojciech Rejpik nie ujawnił, że należał, a z tego co mi wiadomo nadal należy do Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Wojciech Rychlik kandyduje w wyborach samorządowych z listy Platformy Obywatelskiej do powiatu zduńskowolskiego. Złożony wniosek przez Wojciecha Rychlika dowodzi, że wnioskodawca podjął próbę popełnienia swoistej biografii politycznej. Pozostając w związku z Platformą Obywatelską, ukrywając swoją przynależność do partii, podjął próbę wstąpienia do Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość z Duńskiej Woli, biorąc pod uwagę sprawowaną funkcję publiczną starosty, czuję się w obowiązku poinformować opinię publiczną o tym zdarzeniu. Podpisał Marek Kolenda, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości powiatu zduńskowolskiego. Szanowni Państwo, chcę jeszcze dodać tutaj, że to doszło do mnie, a właściwie przypomniało mi się, że pan Wojciech Rychlik w tej rubryce też napisał, że należał kiedyś do KPN. KPN, w skrócie to powiedziałem. I prawdopodobnie jeszcze do innych też partii czy organizacji, które mi ujawni. W deklaracji, Szanowni Państwo, którą mam tutaj przed sobą, oryginał XEO, chciałbym tylko poprosić Państwa, żeby nie ujawniać informacji ochrony danych osobistych. Ja mogę tą deklarację pogadać jedną i drugą stronę, tylko dla Państwa mam dziennikarzy bardzo wielką prośbę, bo ja tutaj nie mogę tego wymazać, bo było to nie autentyczne, prawda? Natomiast chciałbym, żeby w rubrykach tam, gdzie PSL, wiadomo o co chodzi, żeby tych rzeczy nie było do publiki podane, no bo to jest, wiadomo, przepisami chronione. No więc, Szanowni Państwo, właściwie ta konferencja w tym momencie jest z mojej strony zakończona, chyba żeby były jakieś pytania. Chciałam pytanie, ponieważ dobrze usłyszałam, że powiedział Pan o wrześniu tego roku, tak? Którego? Tego roku. Wrześniu tego roku, bieżącego roku, dokładnie. Dlaczego o to pytam? My już akurat w pewnym gronie rozmawialiśmy ze starostą Rychlikiem na ten temat i on mówił, że owszem, taką deklarację złożył, ale w roku 2007. Więc skąd to rozbieżność? Czy on złożył deklarację? Szanowni Państwo, nie wiem, mogę odpowiedzieć. Szanowni Państwo, nie wiem, co było w roku 2007, bo ja jeszcze nie byłem ani pełnomocnikiem, ani przewodniczącym PiS-u powiatu zduńskowolskiego. Ja jestem pełnomocnikiem od 9 maja poprzedniego roku i później były demokratyczne wybory, tak jak tutaj w PiS-ie u nas jest przy nowym statucie w regulaminie. Przewodniczącym jestem od ubiegłego roku, no teraz dokładnie miesiąca nie pamiętam. Także tyle mogę powiedzieć na ten na to pytanie. Chyba, że to inny, do kogo innego składał. To jest mi niewiadome, ale to, co się orientuje, przynajmniej ja, bo jestem tak samo członkiem zarządu okręgu i bym był przy takim czymś, jeżeli by był jakikolwiek członek przyjmowany, bo też głosuję w tych sprawach, bym na pewno o tym wiedział. A członkiem zarządu okręgu jestem od prawie 4 lat. Niedługo się kadencja będzie kończyła. Także nawet 2007 rok bym o tym wiedział. Tyle mam w tym temacie do powiedzenia. Jeżeli jeszcze jakieś pytania... Tak, ja bym chciał zapytać, czy pan starosta złożył tylko deklarację, czy toczyły się jakieś rozmowy, na jaką funkcję mógłby kandydować z list PiS-u, gdyby został przyjęty? Szanowni Państwo, złożył deklarację o wstąpieniu do Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast o funkcjach były jakieś rozmowy, ale myślę, że to nie jest temat dzisiejszej konferencji. Czy mógłby startować na prezydenta z list PiS-u? Szanowni Państwo, różne były, jakby powiedzieć, koncepcje, natomiast nie było szczegółów dogrywanych aż tak daleko.